Cześć i czołem, witam Was w tym odcinku na moim kanale. Teraz, kiedy to oglądacie oraz cały tydzień, będą filmy nagrywane na zapas, ponieważ właśnie dzisiaj wyjechałam do Krynicy Morskiej. Będę tam od 20 do 27 lipca, więc jeżeli mnie zobaczysz, to nie bój się, tylko podchodź. A w dzisiejszym odcinku troszeczkę się namęczę, ponieważ, moi drodzy, dzisiaj zobaczymy, od kogo dostałam swój pierwszy prezent na Movistar Planet. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 3000 łapek w górę, nagram kolejny odcinek, tylko że komu ja dałam pierwszy prezent. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku oraz łapce w górę. I teraz intro i przechodzimy już do filmu. Całość pewnie Wam przyspieszę, ponieważ nie widzę sensu w tym, abyście to wszystko oglądali, więc tutaj już zacznę, ale przyspieszę Wam to i pewnie dogram Wam głos. Połowę z tego filmu usunęłam, drugiej połowy nie nagrałam, ponieważ trwało to zbyt długo i to nagranie, które teraz widzicie, bez przycięcia miało około 30 minut. Później przez następne pół godziny dalej szłam do tego celu zobaczenia tych prezentów i nie nagrałam tego całego, bo film byłby za długi i także przycięłam, ponieważ film byłby za długi. Na końcu będziecie mieli właśnie pokazane to, co było pierwszym prezentem, ale nie radzę przewijać filmu, ponieważ teraz także sobie pogadamy, trochę opowiemy, nie mam pojęcia dokładnie jeszcze co, ale myślę, że coś zaraz wymyślę. Na wczorajszym piątkowym filmie na samym końcu powiedziałam, że widzimy się w poniedziałek 18:30. Zrobiłam tam mały błąd, ponieważ jest sobota i jest godzina 16, więc przepraszam, mam nadzieję, że dużo osób zobaczyło mój komentarz. Mam nadzieję, że też pod tamtym filmem nie będzie jakiegoś wielkiego hejtu na to, że wypowiedziałam się na temat youtuberów z Movistar Planet i Blogstar Planet, chociaż oni mają takie samo prawo, aby wypowiedzieć się o innych youtuberach jak ja. Ale szczerze mówiąc, nie wiem jak odebraliście to wy, ale ja odebrałabym to tak, że nic złego tak naprawdę tam nie powiedziałam. Jakiś helikopter mi teraz lata nad oknem, więc sorry. To może teraz przypomnę, w jakie dni są filmy. Filmy są w poniedziałek o 18:30, środa 18:30, piątek 18:30 i w piątki są vlogi oraz sobota o godzinie 16:00. Skoro już taki pogadankowy, to mogę jeszcze wypromować swoje media. W opisie macie podaną moją grupkę na Facebooku, mojego Facebooka lub Messengera, jak kto woli, Snapchat, Instagram, TikTok i jeszcze inne informacje, więc polecam zaglądać do opisów. Dosłownie kilka minut temu wstawiłam ten film vlogowy, piątkowy i czytałam sobie przed chwilą komentarze właśnie montując ten odcinek i natknęłam się na taki jeden komentarz: bo to powód do smutków, tak? Tak mnie wkurzasz. Tak w sumie to nie wiem do końca, jak mam to skomentować, ponieważ tytuł był "Wbiłam 100k i mi smutno", coś takiego, nie pamiętam dokładnie jak to nazwałam, ale w każdym razie w tytule było zawarte, że wbiłam 100 tysięcy i jest mi z tego powodu przykro. Jeżeli jest taki tytuł, wydaje się on trochę clickbaitowy, ale to nie był clickbait. Proszę, oglądajcie moje filmy, a później zacznijcie je komentować. I w jaki sposób cię wkurzam? Bo nie wiem, bo dałam tytuł, który jest prawdą. Odpowiedź była w filmie. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie swój prezent na ekranie, to możecie także napisać w komentarzu. A te pozdra, które od Was dostawałam wtedy, kiedy nagrywałam, to była jakaś tragedia, bo Movistar Planet mi tak lagowało i jeszcze lagowało mi przez to właśnie, że dążyłam do otworzenia tego prezentu ostatniego. Pytacie się też często, za co przyjmuję do znajomych na Movistar Planet i mam filmik właśnie o tym, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Wejdźcie sobie w filmy na moim kanale i tam poszukajcie. W filmie "Jak wkurzyć Chloe" podałam Wam maila do mnie, gdzie powiedziałam, że jest to mail, gdzie możecie do mnie napisać i podjąć współpracę. Na przykład na tego maila pisały do mnie bananki czy ktokolwiek inny, ale dużo osób nie zrozumiała chyba, do czego jest ten mail i niektórzy z Was pisali do mnie na tym mailu, czy dodałabym ich do znajomych, albo dała jakiś prezent, dripa czy cokolwiek innego, i odpowiedź brzmi:
nie. Nie to, że nie chcę wam dać, ale nie, bo nie. Nie wiem, jak mam wam to wytłumaczyć, ale jeżeli miałabym dawać każdemu, kto do mnie napisze, no to jednak troszeczkę byłoby to niefajne. Takie pytania omijałam, nie zwracałam na nie uwagi i nawet jeżeli ktoś z was teraz do mnie o to napisze na mailu, to i tak na to uwagi nie zwrócę i na to nie odpisuję, więc nie liczcie na to, że odpiszę. Rozdaję prezenty, kiedy ktoś coś wygra, a nie losowym osobom, które do mnie napiszą. Od czasu do czasu coś rozdaję, faktycznie, ale to na Movistar Planet, a nie na mailu, gdzie zaśmiecacie mi całą skrzynkę, a mam tam także ważne informacje. Podałam wam tego maila, gdyby naprawdę coś się działo, albo ostatnio do mnie pisała Wicka, że będzie w Toruniu i czy mogłaby się ze mną spotkać. Po to jest ten mail. Okej, uwaga, już w końcu po bardzo długim czekaniu na to, co teraz zobaczycie, udało mi się to zrobić, więc pierwszą rzecz, którą dostałam, jest koszulka Party Animal od Heartsmog 1968 i Heartsmog 1968 był kiedyś moim przyjacielem, tak samo jak Brintlora, to może dlatego od nich są pierwsze prezenty. Mam nadzieję, że wam się podobało i docenicie to, co dla was zrobiłam, bo strasznie dużo czasu mi to zajęło, więc w tym odcinku byłoby to na tyle. Pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które poza live'em dały mi donate, linka macie poniżej w opisie tego filmu oraz osoby, które dały mi coś z kolekcji Dream bądź Pixel na konto kolekcja Krali, więc już widzimy się w poniedziałek o godzinie 18:30. Cześć!